Siemaneczko, w końcu doczekaliśmy się silnika do cerki. Postaram się go teraz trochę tu ogarnąć, włożyć. Nie będę tego może nagrywał, tylko tak urywkami wam dodam, jak tam coś wrzucam. No, Teddy. Uciekaj, poszedł. Silniczek już sobie czeka. Nówka normalnie. Podkładeczki, wszędzie uszczeleczki. No ładnie to wygląda. Wszystko jak nowe. No tu jest pęknięcie, ale to jest odmocowanie tutaj osłonki. Ale tak to no super wyszło. Wszystko jest poczyszczone, tam też możemy sobie montować. Tu też już wszystko czeka. Ostatnio chyba pokazywałem nawet. Gaźnik wyczyszczony, amorek ogarnięty, filterek, taki powinien być zawsze. Tego airboxa zalepiłem tu dziurę. No i wydech też wyczyszczony. Kurna, ciasno w tym garażu, CR-ka już czeka sobie. Filterek też czyściłem po ostatniej jeździe. Oponka klei ładnie. Dwa wyjazdy zaliczyła, jeszcze jest super. Teddy, co tu chciałeś? TRX też czeka sobie na zestaw naprawczy gaźnika. Już jest zamówiony. No i tu jeszcze mamy pierdoły od Mateusza z genetyki. Olej do mieszaneczki, płyn chłodniczy. Świeży będzie zalany. Tu jest korba, widzę. Części stare. Za remoncik silnika wyszło chyba około 4000. Nie będę mówił, co ile kosztowało. 4 koła wyszło za generalkę. Dobra, nie przedłużam, biorę się za wkładanie silnika i jak już coś tam będę miał ogarnięte, to zobaczymy się za chwilę. Do roboty. No i tak się prezentuje silniczek. Złapałem go lekko, ale nie do końca, bo wahacza na razie nie zakładam. Muszę właściciela zapytać, bo to łożysko co tu jest, to lewe jeszcze jest, znaczy prawe jest ok, ale lewe łożysko to jest, zobaczcie sami. Nie wiem, widać cokolwiek? O, teraz widać chyba. W ogóle popodwijane. Zapieczone, zjechane na płasko są igiełki. Jak to miało chodzić? No, także tu nie założę jak na razie, ale... Ale mogę składać powoli dalej. Nie wiem, ile dzisiaj zrobię, bo jak zwykle czasu nie ma. Ale działamy. No i tak, mamy kolejny dzionek. Nie wszystko poszło tak jak chciałem. Jest wszystko popodłączone, maszyna odpaliła. Już byłem zadowolony, ale w tym oknie wydechowym nam się pokazał płyn chłodniczy. Niezbyt dobrze. Na szybko głowicę zrzuciłem. Będziemy musieli ją sobie przeszlifować na jakimś szkle, bo pewnie gdzieś tam może jest krzywa. Więc zaraz się będę za to brał. Trochę trupów w garażu stoi. No, porozbierady. TRX 450. Wszystko rozebrane, no. Tylko CRF nierozebrana. Sprawna maszyna. No, szwagier tu ogarnia gaźniczek. Zestawik naprawczy cały. Proszę bardzo. Chyba poskładasz to tu jakoś, nie? Kiedyś super wyglądało. Teraz gdzie to dopasować, nie? No to się trochę będzie się docinać jak coś. Trochę starych, trochę nowych. Ciekawe jak na tych dyszach będzie chodzić. Czy coś tak będzie... Czy będzie jakaś poprawa? Wcześniej to marchę wysadziła. Może teraz tak nie będzie. Miała z dużą dawkę. Możliwe. Teraz będzie eko. Teraz będzie tak, eko driving. Gdzie malutko palić do TRX-a. 400 wydeszek będzie zakładał, a krapowić, ale tam trzeba trochę pokombinować też. Masz ten wydech tu gdzieś? A tu jest. Pokombinować, proszę bardzo, jaka sztuka ładna. Carbon. I tu trzeba jakieś kolaneczko dorobić, żeby jakiejś rzeźby nie było. I to połączyć ładnie, żeby też tego nie przerabiać oryginalnego najlepiej. Jak to złożymy, to zrobimy sobie takie
porównanko, jak chodzi na tym i na tym, może nagramy. Ale no wszystko. Trzeba czasu. A nie ma. A nie ma czasu, no właśnie. No, także biorę się dalej do roboty, spróbuję sobie tą głowicę ogarnąć. Może gaźnik ogarniemy, to też zobaczymy, jak to chodzi, nie? Dobra, biorę się do roboty dalej. I jak coś tam będzie do przodu, to zobaczymy się później. Wydaje mi się, no może być to problemem. Ona, bo jak się ją położy, w tą jedną stronę chodzi lekko na boki. Chyba nie słychać tego. Puka. W innych płaszczyznach nie. Tylko w tą stronę. Tak jest ok. Leciutko chodzi, no to chyba gdzieś jest skrzywione. No i co, tu tłoczek ogólnie jest bez selekcji teraz założona. Wszystko ładnie wygląda. No ale no niestety musi jeszcze poczekać. W międzyczasie zmieniłem sobie napęd. Też już był do wymiany. Także napędzik już mamy nowy, śrubki elegancko. Ma klej, tu też przednia zębatka nowa, łańcuch też będzie nowy. Już tam czeka, na razie nie zakładam łańcucha. No i dobra, kolejny dzień zmagań w garażu. CR-kę już trochę poskładałem. Musiałem rzucać tą głowicę na szkle, ją sobie trochę przeszlifować. No bo przepuszczała płyn chłodniczy do cylindra i wydechem. Dobrze, że dyfuzora jeszcze nie miałem założonego, bo wywalało płyn chłodniczy. Ale przeszlifowałem, wydaje się, że teraz jest chyba ok. Zaraz sobie to sprawdzimy, odpalimy go tak jak mówię na dłuższą chwilę. Bardzo kopci, no wiadomo, bo teraz dostał chyba setkę na 2 litry, 2,5. Więc raz taką mieszankę dostał, na razie na takiej będzie trzeba jeździć. Szwagier sobie kłada ogarnął, gaźniczek założył też. To co widzieliście wcześniej, dysze, bo wkładał te oryginalne wszystko, to co było, cały zestaw, uszczelki, iglica, no wszystko poszło nowe. Także no, nic tylko zostało sprawdzić tego sprzęta i tego sprzęta. No i tak, kolejny dzień. Hondzina złożona. Plastiki pozakładane, jadę się przejechać, zobaczyć czy wszystko działa, czy biegi wchodzą tak jak trzeba. Jest sporo jeszcze w niej do roboty. Może te plastiki odświeżę, bo ten widać jest taki matowy. Tego trochę podgrzałem, całkiem inny jest. Może je tak wszystkie odświeżę. Naklejki pościągać, bo to tylko szpeci. Ale na razie zobaczymy, jak to śmiga. Także palimy i jedziemy na testy. Pierwsze odpalenie. Chyba będę musiał parę razy kopnąć, bo na minusie jest. Zobaczymy. Całkiem spoko maszyna jeździ.
Ładnie się zbiera. Kurde, dwa to jest dziwnie. Na początku jadę taki zamuł lekki, mówię co z nią, czy coś nie tak, ale jak wejdzie na te, już na te połowiczne takie obroty, to rwie. Jak na 125, to no super rwie. Wydaje mi się, że wszystko jest dobrze. Jest jeszcze trochę rzeczy, tak jak mówię, do zroboty. Spróbuję trochę te plastiki jeszcze ogarnąć. Zobaczymy, jak wyjdzie. Ale to już nie będę nagrywał. Piszę właścicielowi, niech odbiera maszynę. A ja się będę brał za następną. Także CR-ka skończona. Niestety wizualnie nie udało się za dużo jej poprawić. Silnik no 4 klocki wyniósł, więc na razie silnik, kiedyś może resztę tam kolega ogarnie. To co, kończymy ten odcinek. Zobaczymy się pewnie przy następnej jakiejś robótce w garażu, bo teraz zimno. A na jazdę też nie ma czasu. Trzeba trochę maszyny zrobić. Trzeba trochę przy maszynach podubać, także do zobaczenia w następnym odcinku. Narka!